Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, wbrew cenzurze. I dzisiaj sobota, więc raport z frontów ekstra. Wraz ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry Państwu. A zanim przejdę do pewnie nieco enigmatycznego tematu, chociaż myślę, że łatwo się też domyśleć, o czym będziemy mówić, to zapraszam Państwa też do subskrybowania naszego kanału i do polubiania nas także na Telegramie, gdzie wrzucamy zapowiedzi takich materiałów, a czasami nawet coś ponadprogramowego. No cóż, zaczynamy dzisiejsze zagadnienie od rozdźwięku w relacjach Zachodu z Ukrainą w obliczu no już niewątpliwych porażek właściwie, czy może braku sukcesu związanego z, przynajmniej oczekiwanego sukcesu związanego z kontrofensywą Ukrainy na froncie tej wojny. I pytanie, czy to się musiało w ogóle pojawić w takim wypadku. No bo wiadomo, zawsze zwycięstwo ma wielu ojców, porażka bywa sierotą. I co? I mamy jednak przerzucanie się teraz. Ja myślę, że na Ukrainie powinni analizować z ogromną uwagą każdy detal, szczegół losów Ashrafa Ghaniego i innych przywódców Afganistanu, którzy, jak wiemy, w roku 2021 zostali z hukiem porzuceni w ręce talibów. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że przyrównuję Federację Rosyjską do Talibanu, ale sytuacja Zełenskiego i spółki może być dość podobna. No jakby nie patrzeć, to te czystki personalne już się odbywają. No choćby mówiliśmy tutaj sobie o Reznikowie, chociaż on zdaje się, że będzie miał dosyć miękkie lądowanie. No ale to jest jeszcze co innego. To mówisz jeszcze o sporze między kompradorskimi elitami Ukrainy, a ich patronami politycznymi. Natomiast ja mówię przede wszystkim o pewnych wyobrażeniach. Wydaje się, że część klasy politycznej Ukrainy miała mylne wyobrażenie. Po pierwsze o swojej podmiotowości, po drugie pompowanie ich i wskazywanie im, że każde wystąpienie na przykład Zelenskiego oczekiwane jest i ma mieć równie historyczną rangę, jak niegdyś, nie przymierzając podczas II wojny wystąpienia Winstona Churchilla, rozdeły ten balon do takich rozmiarów, że jego pęknięcie będzie głośne, ale jest, jak się okazuje, sądząc przynajmniej po reakcjach tego tak zwanego Zachodu, o których zresztą już mówiliśmy też w raporcie z frontów, jest dość przewidywalne i wydaje się już chyba nieuniknione. Tak, i to przede wszystkim widać w retoryce. To znaczy, jak na początku przez te półtora roku, znaczy na początku tej nowej fazy konfliktu na Ukrainie, mieliśmy ten taki zachwyt nad Zełenskim, prawda, to bezkrytyczne poparcie dla Ukrainy, licytowanie się na to, kto więcej pomoże, prawda, no to to właśnie wytworzyło taki specyficzny klimat, w którym w zasadzie Ukraina przestała być prosząca, a zaczęła być żądająca. Żądająca, szantażująca, strasząca i grożąca w bardzo wielu przypadkach. Dlatego warto przeanalizować, co działo się w ostatnich tygodniach w tym właśnie kontekście, czego apogeum chyba miało miejsce podczas amerykańskiego tournée Zełenskiego. Dokładnie tak, chociaż zanim do tego dojdziemy, to jeszcze krótki wstęp na pewno nam się przyda, bo pewnie Państwo pamiętacie, to taka wypowiedź rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Łukasza Jesiny, który stwierdził, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Od tego punktu sobie wyjdźmy, bo dopiero zwracając na to uwagę, będziemy widzieć, jak to stanowisko wyewoluowało i jak też wyewoluowały relacje polsko-ukraińskie, ale nie tylko polsko-ukraińskie. Mówię w ogóle o stosunkach właśnie tego rządu, tych władz ukraińskich z krajami, które oficjalnie deklarują dla Kijowa w tym konflikcie wsparcie. Roszczenia mieliśmy tak naprawdę od samego początku i to tutaj akurat w Polsce trafiało na podatny grunt, do czego też jeszcze za chwilę dojdę, ale zmieniała się narracja. Jak zobaczymy sobie pierwsze wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego jeszcze pod koniec lutego 2022 roku, no to widzimy jednak taką postawę proszącą. Kogoś, kto chciałby otrzymać wsparcie, kto rzeczywiście uważa, iż to wsparcie jest konieczne, żeby właśnie utrzymać tą strefę wpływów Zachodu. No oczywiście mówił o niepodległości Ukrainy, ale jednak była to postawa nie roszczeniowa. Zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj Wołodymyr Zełenski już mówi w trybie oskarżającym wobec tych, którzy Ukrainy wspierać nie chcą, bądź, i to jest najciekawsze, wspierają niewystarczająco właśnie w oczach Zełenskiego, czy w ogóle administracji ukraińskiej, bo przecież Wołodymyr Zełenski to tylko figura, mówimy jednak o całej grupie ludzi, którą też tutaj Państwu często przedstawialiśmy.
A jakie było wsparcie dla Ukrainy? Bo to sobie też warto przytoczyć, że to wsparcie było naprawdę udzielane na wielu poziomach. Proszę Państwa, 24 lutego 2022 roku i rozpoczęcie tego, co Rosjanie nazywają specjalną operacją wojskową, wywołało przecież reakcję na wielu płaszczyznach. I zobaczmy nawet na Unię Europejską, która wsparcia Ukrainie udzieliła przede wszystkim informacyjnego i to na samym początku, blokując europejskim widzom dostęp do jakichkolwiek rosyjskich mediów. Coś, co właściwie przeszło niezauważone, coś przeciwko czemu mało kto protestował, a było przecież ograniczaniem wolności słowa, ale dzięki temu Ukraina miała pełną dowolność co do kształtowania informacji z frontu. Stąd właśnie mieliśmy te wszystkie fake newsy o Romach kradnących czołgi, o bohaterach z Wyspy Węży i tak dalej. Ja już nie będę do tego wszystkiego wracał, ale to zapewniło 100% wpływu stronie ukraińskiej na to, jak w Europie ten konflikt, przynajmniej w pierwszych miesiącach, czy nawet latach, bo już chyba mówimy o dość długo trwającym konflikcie, był odbierany. Następny typ wsparcia to wsparcie ekonomiczne, bo przecież mówimy o sankcjach. Ja wiem, że to już teraz brzmi śmiesznie, bo już po kilkunastu pakietach sankcji trudno oczekiwać, żeby to miało znaczenie, ale wtedy, gdy te sankcje były wprowadzane, to jednak mówiło się o tym, że Rosja zostanie cofnięta do XIX wieku, że Rosjanie już niedługo odczują wielki kryzys gospodarczy. W każdym razie Ukraina dostała tutaj pełne wsparcie ze strony całego tego świata euroatlantyckiego. Następna rzecz to wsparcie humanitarne, co my tutaj w Polsce akurat odczuwaliśmy i odczuwamy do dzisiaj, czyli po prostu wpuszczenie milionów uchodźców z Ukrainy. Uchodźców, którzy akurat w Polsce o ten status uchodźcy się nie ubiegali, bo im się to nie opłacało, lepiej byłoby być po prostu obywatelem Ukrainy. Tak polskie władze ukształtowały prawo, że obywatel Ukrainy był po prostu na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do obywatela polskiego. To było oczywiście wsparcie niekoniecznie wojskowe, no ale tak czy inaczej jednak ci ludzie mieli się gdzie podziać i to również generowało koszty, zwłaszcza w tych krajach sąsiadujących z Ukrainą. I wsparcie militarne, czyli tak naprawdę chyba najważniejsze. O ile jeszcze w lutym 2022 roku raczej się nie mówiło o dostawach typów broni, czasami mówiło się o amunicji, czasami mówiło się o broni nieśmiercionośnej, to taki też absurd, który jest często w publicystyce używany, to już ostatnie pół roku konfliktu to jednak regularne dostawy, czy czołgów, czy artylerii, czy pocisków i tak dalej, no co jednak w dużej mierze pozwoliło w ogóle Ukrainie myśleć o zorganizowaniu jakiejkolwiek kontrofensywy. A więc ta współpraca ukraińska z tak zwanym wolnym światem wyglądała jak nieustanne wsparcie z strony Zachodu. Co się jednak stało, że zaczęła się zmieniać postawa samych władz ukraińskich? O ile na początku mieliśmy do czynienia z pewnymi sukcesami, a przynajmniej dzięki temu monopolowi informacyjnemu te sukcesy faktycznie były tak odbierane przez europejskie społeczeństwa, czyli to, że na przykład Federacja Rosyjska wycofała swoje wojska z północy Ukrainy, wycofała swoje wojska spod Kijowa. Później mieliśmy kontrofensywę ukraińską 2022 roku, kiedy Rosjanie opuścili połowę obwodu charkowskiego. Następnie mieliśmy wycofanie Rosjan z Chersonia. No wydawało się, że wszystko dobrze się układa i w zasadzie Ukraina dąży do zwycięstwa. Nawet utrata Soledaru czy Bachmutu, my tutaj to Państwo szeroko relacjonowaliśmy, nie spowodowała odwrócenia tego trendu. Przeciwnie, wszyscy oczekiwali, że kontrofensywa na południu Ukrainy przyniesie sukces, przyniesie efekt w postaci zmuszenia wręcz Federacji Rosyjskiej do wycofania się z całego terytorium Ukrainy. Dopiero co przedwczoraj w raporcie z frontu przecież cytowaliśmy tutaj Państwu choćby wypowiedzi Kryła Budanowa, czyli szefa ukraińskiego wywiadu, który no już też takiej opinii jednoznacznie optymistycznej co do rozwoju tego konfliktu nie ma. Co jednak było takim mięsem, które Ukraina oferowała i to też warto sobie przypomnieć, proszę Państwa, plany odbudowy. Czy pamiętacie Państwo tą wielką konferencję, kiedy ukraińscy przedstawiciele pokazywali, który kraj, w którym regionie Ukrainy będzie dostawał wielkie kontrakty na odbudowę kraju po tym wielkim zwycięstwie z Federacją Rosyjską? Tak, tam Polska również była. Dostaliśmy do odbudowy właśnie te regiony, które niemalże na pewno po zakończeniu tego konfliktu będą przynależeć do Federacji Rosyjskiej, bądź będą po prostu przez te wojska rosyjskie kontrolowane i wątpię, żeby te wojska rosyjskie faktycznie te polskie firmy dopuściły. Właściwie cała Ukraina była podzielona na różne regiony i każdy kraj, który tę Ukrainę wspierał, miał dostać jakiś kawałek tortu w
postaci kontraktów na odbudowę. O tym nie mówi się już od dawna, to jakby wygasło, a społeczeństwa w Europie zaczęły być po prostu zmęczone. Choćby patrząc na poparcie dla różnych formacji politycznych w Europie w sondażach, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, gołym okiem widzimy, że zyskują poparcie te partie polityczne, które właśnie sprzeciwiają się udzielaniu poparcia Ukrainie, czy też wsparcia właśnie w postaci dotacji, w postaci przekazywania uzbrojenia, czy czegokolwiek innego. To najlepszy dowód na to, że te społeczeństwa są rzeczywiście zmęczone, a poza tym to też natłok, i to jest akurat kwestia bardziej polska, natłok imigrantów z Ukrainy spowodował pewne rozdźwięki w polskim społeczeństwie. Coraz częściej słyszymy o tym, że Polacy są traktowani nierówno, ciągle nierozwiązana pozostaje kwestia budowy tych tanich mieszkań dla Ukraińców, jest to cały czas jakieś niejasne. Ciągle też słyszymy doniesienia różnych mediów, zwłaszcza lokalnych, o tym, że z Ukrainy do Polski jeżdżą wycieczki tylko po to, żeby pobierać jakieś świadczenia na koszt polskiego podatnika. Następna rzecz, oczywiście tutaj zadziałało też to, że polskie społeczeństwo po prostu nie jest przyzwyczajone do życia z tak licznymi przedstawicielami innego narodu. Przez ostatnie 70 lat byliśmy jednak społeczeństwem tak naprawdę monoetnicznym i spotkać przedstawiciela mniejszości narodowej na ulicy to było trochę jak spotkanie kominiarza, więc tak naprawdę nie byliśmy do tego przyzwyczajeni i stąd też pojawiły się pewne rozdźwięki w naszej postawie wobec samych Ukraińców. Oczywiście nierówność społeczna, o której wspomniałem, też to generowała. Natomiast też umówmy się, że to wsparcie było tak naprawdę bardzo słabo zorganizowane. Zaraz po wybuchu wojny mieliśmy do czynienia wręcz z obleganiem dworców w różnych miastach, na czele zresztą z dworcem w Warszawie, gdzie ci ludzie po prostu koczowali i to też jednak generowało widoki, których niekoniecznie byśmy chcieli w Polsce na co dzień oglądać. No i właśnie, dochodzimy do tego punktu zwrotnego, właściwie chyba najnowszego w dziejach tego konfliktu i tej rzekomo wspaniałej współpracy Zachodu z Ukrainą, czyli braku sukcesu w ostatniej kontrofensywie, która oczywiście jeszcze trwa, ale już gołym okiem widać i to też przyznaje wielu zachodnich, a nawet już niektórzy polscy komentatorzy, że ona nie przynosi sukcesu. Na Ukrainie oczywiście poszukiwano winnych. Na Ukrainie trwają rozliczenia tego, kto odpowiada za tą kontrofensywę, ale zawsze najłatwiej jest jednak zrzucić na tych z zewnątrz. I tak oto w mediach ukraińskich coraz częściej ukazują się materiały. My tu też Państwu kilka przytaczaliśmy o tym, że szkolenia w krajach NATO żołnierzy ukraińskich były nieadekwatne w stosunku do tego pola walki, że były źle zorganizowane, że żołnierze ukraińscy tak naprawdę nie zostali przystosowani tak, jak powinni być przystosowani do walki z Rosjanami. No, tych zarzutów rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo. Następne zarzuty dotyczyły też sprzętu, który przekazuje Ukrainie Zachód, a to, że za mało, a to, że nie takiej jakości, a to, że nie pasuje on do tego pola bitwy. I ten ostatni zarzut akurat często był potwierdzany przez ekspertów, jeszcze zanim te dostawy faktycznie miały miejsce i to również tutaj na cenzurze Państwu przytaczaliśmy. Natomiast doszło do tego, że strona ukraińska ostatnio odmówiła odbioru od Niemców 10 czołgów Leopard, o czym informują niemieckie media. To chyba najlepszy dowód zmiany postawy. No bo jednak kiedyś chcieli brać wszystko to, co Zachód by im dał, a dzisiaj już nawet te 10 czołgów zaczynają wybrzydzać. Dostawy oczywiście miały być za wolne, źle zorganizowane. Ten sprzęt zachodni miał być wystawiony na rosyjskie ataki, bo istotnie rzeczywiście Rosjanie wykorzystywali możliwość uderzenia rakietowych, takich precyzyjnych uderzeń rakietowych, by likwidować kolejne partie sprzętu. No i oczywiście następna rzecz, zła taktyka. Tutaj oczywiście strona ukraińska przerzuca się z stroną anglosaską, kto za przygotowanie tej złej taktyki odpowiada, ale niezależnie od tego, widać ewidentny ten rozdźwięk w relacjach i zmianę w stosunkach ukraińsko-zachodnich. Ale proszę Państwa, te stosunki też wynikały jednak z przyjęcia ukraińskiej narracji. No bo jaka była, proszę Państwa, ta narracja? Ona do dzisiaj przecież taka jest. Władimir Zełenski i inni przedstawiciele władz ukraińskich często mówili o tym, że oni walczą przeciwko Federacji Rosyjskiej w obronie Europy. No, niemalże kopia propagandy z II wojny światowej, Festung Europa. Ale ta postawa, o ile w krajach na zachód od Polski niekoniecznie była uznawana, o tyle w Polsce rzeczywiście publicystyka to przyjmowała, że tak, że gdyby nie
Ukraina, gdyby nie Kijów, gdyby nie te ci żołnierze z Azowa zatrzymujący te hordy azjatyckie Rosjan, no to zaraz by Rosjanie byliby przecież w Polsce, zaraz by zaszli do Warszawy i byłaby druga Bucza, no to też gdzieś tam często w tej publicystyce pada. Notabene właśnie ta Bucza, co do której ONZ stwierdził, że jednak nie ma dowodów na to, żeby miało tam miejsce jakiekolwiek ludobójstwo. No ale to już troszeczkę inny temat. W każdym razie ta narracja, która w Polsce istnieje wobec tego konfliktu, była bardzo sprzyjająca do tego, co mówił do nas i do właściwie całego tego tak zwanego wolnego świata prezydent Ukrainy, czyli Wołodymyr Zełenski. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której warto powiedzieć i która chyba tylko eskaluje, być może właśnie w związku z nadchodzącymi w Polsce wyborami, czyli kwestia, proszę Państwa, zbożowa, bo ten rozdźwięk pojawił się jeszcze zanim wygłasła umowa zbożowa, ale wtedy, gdy polscy rolnicy, no nie tylko polscy, ale rolnicy właśnie w krajach ościennych, na Słowacji, na Węgrzech, w innych krajach zorientowali się, że to pozwolenie na nieograniczony eksport zboża z Ukrainy, który rzekomo miał być tylko zbożem technicznym, które miałoby być tylko tranzytem przejeżdżać, doprowadził do kryzysu na rynku zbożowym. Doprowadził do tego, że wielu odbiorców po prostu handlowało tym tańszym zbożem z Ukrainy, a polski rolnik, polski i, tak jak powiedziałem, rolnicy z innych krajów zostawali z niczym. To w końcu wymusiło pewną reakcję na władzach konkretnych państw. Brak przedłużenia umowy zbożowej przez Rosjan i to niszczenie infrastruktury portowej, o którym tu Państwo informowaliśmy, spowodował, że tak naprawdę dla Ukrainy odblokowanie tego eksportu lądowego stało się rzeczą kluczową. Bez tego odblokowania Ukraina nie ma możliwości eksportu zboża na zachód, czy w ogóle gdziekolwiek. Otworzyliśmy nasze serca, otworzyliśmy nasze domy przed ukraińskimi uchodźcami i nadal je otwieramy. Ale kiedy trzeba chronić polską wieś, rząd Prawa i Sprawiedliwości robi to i będzie to robił, bo dla nas najważniejszy jest interes polskiego rolnika. Tu mamy do czynienia jednak z ogromnym rozdźwiękiem, bo zarówno w Polsce, jak i właśnie na Słowacji nadchodzą wybory parlamentarne i żadna formacja rządząca nie pozwoli na to, żeby być utożsamiana z kryzysem rolniczym tylko dlatego, że chce wspierać stronę ukraińską, no ale jeszcze mam oczywiście Węgry, tylko pamiętajmy o tym, że no, akurat rząd węgierski od początku jest sceptyczny co do właśnie wsparcia dla Ukrainy. I proszę Państwa, ten konflikt eskaluje. On ma coraz większe, coraz gorsze właściwie efekty przynosi dla relacji naszych czy innych krajów z Ukrainą. 5 września portal Onet.pl, chyba najpopularniejszy portal informacyjny w Polsce, podaje informację, iż na Ukrainie mamy nieoficjalny zakaz podróży służbowych do Polski. Okazuje się, że to pewnego rodzaju sankcja władz ukraińskich wobec Polaków właśnie za to, że embargo na przywóz do Polski różnych towarów stosuje i no, że ma być to gest nieprzyjazny wobec Ukrainy. Ale to, proszę Państwa, nie wszystko, bo pamiętacie też, że całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z nieprzedłużeniem tego embarga przez Unię Europejską, co nie przeszkodziło przedłużyć embarga stronie właśnie polskiej, węgierskiej i słowackiej, a więc ten eksport zboża z Ukrainy nadal jest zablokowany. To z kolei już zaczyna eskalować w takim kierunku, że oto minister gospodarki Julia Swiridenko poinformowała, iż Ukraina pozwie Polskę do Światowej Organizacji Handlu. Co więcej, liczy strona ukraińska na to, że Polska zostanie przykładnie ukarana i będzie to przykładem dla innych państw. Już to jest chyba najlepszy przykład tego, jak ta postawa elit ukraińskich się zmienia, choć oczywiście pytanie, czy sami na to nie pozwalamy. Co mówi, proszę Państwa, strona polska, bo tutaj też rzadko akurat przytaczamy w programach tego typu, ale chyba w tym przypadku warto. Szymon Synkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, mówi, że chcielibyśmy wspierać dalej Ukrainę, ale żeby to było możliwe, musimy mieć w tej sprawie poparcie Polaków. Co więc, proszę Państwa, mówi przedstawiciel rządu? Takie sondaże ukazują się raczej rzadko, ale wychodzi na to, że rząd faktycznie dysponuje jakimiś badaniami mówiącymi, iż Polacy wcale nie chcą tej Ukrainy tak wspierać, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak było to w lutym 2022 roku. Jest jednak kraj, który zdecydował się na dopuszczenie tego ukraińskiego zboża. Tym krajem jest Bułgaria, o której też tu Państwu
mówiliśmy i no, to to spowodowało, a no właśnie, ogromne protesty rolników właśnie w obawie o to, że to ukraińskie zboże na bułgarskim rynku wyląduje. No i to jest coś, co chyba pokazuje, że nie tylko w Polsce, ale też właśnie w większości tych społeczeństw, które powiedzmy w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak jest już ogromne zmęczenie w związku ze wspieraniem Ukrainy. Proszę Państwa, artykuł Newsweeka, o którym mówiłem dwa dni temu w raporcie z frontów, to jest kolejna rzecz. Czyli te pozwy przeciwko firmom, które miały się zobowiązywać Ukrainie dostarczać broń. Okazuje się, że jedną z firm, która ma być przedmiotem takiego pozwu, ma być polska firma Alfa. Oczywiście Newsweek, tak jak powiedziałem wcześniej, szczegółów nie podaje, no ale tu też widzimy ewidentnie, że Polska również już jest przedmiotem roszczeń ze strony Ukrainy. No i wreszcie mamy finał, czyli no, chyba można powiedzieć wielki rozwód między Wołodymyrem Zełenskim a Andrzejem Dudą, czyli właśnie tą wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Some our friends in Europe play out solidarity in political theater, making thriller from the green. And they may seem to play their own role, but in fact they are helping set the stage to a Moscow actor. Można powiedzieć, że same onuce dookoła. Dzień później prezydent Andrzej Duda, pytany właśnie o sytuację w stosunkach polsko-ukraińskich, pokazuje, co to jest ten dogmat w polskiej polityce. Często, proszę Państwa, cytujecie tu w komentarzach, ale my chyba też się nieraz tym cytatem posługujemy, Romana Dmowskiego, który mówił, że są Polacy, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Mniej więcej w to się właśnie wpisał Andrzej Duda, który mówi, że dla mnie to jest najważniejsza rzecz, żeby Rosjanie nie wygrali tej wojny. Z kolei o samej Ukrainie mówi, że tonący brzytwy się chwyta i że tonący jest bardzo niebezpieczny, jeżeli chce go ktoś uratować. Te uściski Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego chyba przechodzą do historii. Chyba już nie będzie wobec nich okazji, bo finałem całej tej sprawy, choć domyślam się, że to jeszcze będzie się powtarzać, że to jeszcze będzie cały czas eskalować, jest to, że według niektórych przynajmniej mediów, bo to jest niepotwierdzone, kto faktycznie odwołał to spotkanie, ale właśnie Wołodymyr Zełenski miał odwołać wcześniej zaplanowane spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą na tymże zgromadzeniu ogólnym ONZ. Czy to jest, proszę Państwa, wdzięczność, czy to może jednak bardziej już roszczenie? Spróbujmy jeszcze się tak trochę pobawić w alter historię. No bo czy gdyby Ukraina faktycznie odniosła takie zwycięstwo w tym konflikcie, wojska rosyjskie by się wycofały, Ukraina by została tą taką potęgą militarną, tym najbardziej wysuniętym na wschód przyczółkiem Zachodu, to czy rzeczywiście Polska, czy rzeczywiście region Europy Środkowo-Wschodniej byłby tego beneficjentem? Czy może właśnie ta pozycja Ukrainy w systemie euroatlantyckim byłaby silna, ale kosztem Polski? Czy ktoś w ogóle na to zwrócił uwagę? No mówię tutaj o czysto geopolitycznym zagadnieniu. Z punktu widzenia politycznego Ukraina jest krajem przeżartym korupcją, zrujnowanym. Niektórzy będą nawet mówili, że państwem upadłym. Ale, właśnie proszę Państwa, ale. Myśmy już w jednym z programów mówili, kto stoi za Ukrainą w sensie własnościowym. Analizujmy to w kategoriach ekonomii politycznej. W sensie własnościowym za Ukrainą stoi choćby fundusz BlackRock i jemu pochodne, czyli najbardziej wpływowe kręgi z nowojorskiej Wall Street. Biorąc pod uwagę ich potęgę przewyższającą wielokrotnie nawet cały budżet, a chyba nawet PKB takich krajów jak Polska, to my byśmy tak naprawdę ścierali się z nimi. Załóżmy, Ukraina jakimś cudem, choć to oczywiście utopia, tak jak mówisz, no już teraz historia alternatywna, Ukraina jakimś cudem trafia do Unii Europejskiej. Co wówczas się dzieje? Z kim ona konkuruje? No konkuruje przede wszystkim z krajami słabo uprzemysłowionymi, stosunkowo mocno w dalszym ciągu opierającymi się na rolnictwie, a takim krajem, proszę Państwa, jesteśmy właśnie my, Polska. Siłą rzeczy ma większą siłę przebicia od nas. Myśmy kiedyś mówili tutaj Państwu o etapie oligarchicznym w historii Ukrainy. Na etapie oligarchicznym, przypomnę, było tak, że najbogatszy wówczas, jakieś 10 lat temu, Polak, słynny Jan Kulczyk, był na 208, jak pamiętam, miejscu listy najbogatszych Europejczyków Forbes, a najzamożniejszy Ukrainiec wówczas, oficjalnie, Rinat Achmetow, był na 8. To pokazywało przepaść, jaka dzieliła w sensie kapitałowym oligarchię
ukraińską od naszych, nawet nie oligarchów, ale tuzów polskiego biznesu. To pokazywało różnicę potencjału. No i zresztą kto wie, czy to nie wpływa właśnie na stanowisko niektórych polskich polityków. Też. Kto, proszę Państwa, kupował firmy, huty, stocznie, fabrykę samochodów w pewnym momencie, polskie, Ukraińcy. Czy Polacy kupowali kluczowe zakłady pracy, przejmowali czarnoziemy, jak dzisiaj robią to fundusze międzynarodowe, ukraińskie? No nie. No, ale mieli nie mieli tego potencjału kapitałowego. Ale mieli odbudowywać Donbas. No, nie, żartujmy sobie, proszę Państwa, to ja rozumiem, że żart i Ukraińcy nie, też wtedy z nas zażartowali. To warto było przypomnieć, bo to już no umknęło tak, zupełnie. Natomiast, proszę Państwa, mówiliśmy też, że zmienia się układ, kapitalizm oligarchiczny przekształca się w kapitalizm tak naprawdę korporacyjno-kompradorski. Tam wchodzą gracze silniejsi niż Rinat Achmetow. Tam wchodzą gracze, którzy pożerają miejscowych Achmetowów i innych oligarchów ukraińskich. I jak myślicie, czy dysproporcja w takiej sytuacji pomiędzy nami, Polską, naszą gospodarką, naszym kapitałem, a tym kapitałem, który operuje, poluje i żeruje dziś na Ukrainie, zwiększyła się czy się zmniejszyła? Obstawiamy, że się zwiększyła. Skoro się zwiększyła, to w najlepiej rozumianym interesie Polski jest trzymanie Ukrainy z daleka od rynku europejskiego. I to, o czym dzisiaj mówią, koniunkturalnie nie mam wątpliwości, w okresie przedwyborczym, przedstawiciele polskich władz mówić powinni konsekwentnie w ciągu najbliższych lat. Problem będzie aktualny. Oby oni nie zmienili po 15 października poglądu. No jakoś w to akurat wątpię. Ale czekamy też na Państwa komentarze, a w dzisiejszym raporcie z Frontów Ekstra to już wszystko. Żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. Tomasz Jankowski. Pamiętajcie o subskrypcjach. Do zobaczenia.